Chodzi o to, żeby uczyć się właściwych rzeczy, które faktycznie działają, a nie tego, co polecają wszyscy. Trading jest to po pierwsze praca, do której potrzeba tylko internetu i komputera. Dalej, trading jest to, nazwijmy to, zawodem, który nie zajmuje całego dnia, nigdy nie powinien zajmować całego dnia. Przy małych kwotach, jeżeli się uczysz, nie patrz na kwoty, patrz właśnie na procenty. Około 12 tysięcy złotych też w około 2-3 tygodnie. Witaj w projekcie Pieniądze 2020. COVID i kryzys roku 2020 zainspirowały nas, aby zebrać przynajmniej 20 nauczycieli, praktyków odnoszących sukcesy, aby podzielili się z Tobą co najmniej 20 różnymi sposobami na zwiększenie swoich zarobków. W internecie brakuje platformy, która dałaby Ci konkretną wiedzę o różnych metodach zarabiania i możliwość wyboru tej najlepszej dla Ciebie. Projekt Pieniądze 2020 jest właśnie takim miejscem. Cześć! Tu Monika z kanału Pieniądze 2020, a dzisiaj moim gościem jest Radek Rygielski, trader na rynku kryptowalut, surowców i forex. Radek żyje z tradingu, zarabiając kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, korzystając z analizy wykresów i narzędzi statystycznych. Rozgryzł algorytmy robotów kodujących dla wielkich graczy i publikuje swoje analizy przed faktem i ma setki potwierdzeń swojej skuteczności. Dzieli się swoimi wynikami na swoim kanale YouTube Radek Rygielski, Klub Tradera, i jest także autorem systemu Rygielskiego, czyli 12-tygodniowego kursu online na platformie Instytutu Kryptografii. Cześć Radku. Cześć wszystkim, witam serdecznie. Dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia. Opowiedz nam coś o sobie, może tak na sam początek. Powiedz, czym się zajmujesz na co dzień i jak w ogóle zacząłeś zajmować się tradingiem? Jakie były tego początki? Wiesz co, Moniko, myślę, że już wszystko powiedziałaś, więc nie mam nic do dodania. Okej, a tak na poważnie, witam wszystkich bardzo serdecznie, też dziękuję Ci bardzo serdecznie za zaproszenie na wywiad. Jeżeli chodzi o to, czym zajmuję się, no to wszyscy mogą to obserwować na żywo, w internecie, czy to na YouTubie, czy też na TradingView. Jest to właśnie trading. Czym jest trading? Po prostu jest to handel na szeroko pojętych rynkach finansowych. Czy są to kryptowaluty, czy pary walutowe, czy indeksy. Pewnie nasi słuchacze będą kojarzyć Bitcoina, indeks, może załóżmy DAX, niemiecki indeks, tak, czy załóżmy surowce, takie jak załóżmy, proszę, nie surowce, tylko metale, załóżmy jak złoto. Na tym handluję i na wzrosty, i na spadki, czyli bez znaczenia, czy ta cena wzrasta, czy ta cena spada, w tą stronę, czy w tą można otwierać zlecenia. Oczywiście od razu pierwsza rzecz, która pewnie wielu osobom się zapali, że ta branża ogółem, jeżeli chodzi o rynki finansowe, no, jest owiana taką dosyć może niesławną opinią, że tutaj bardzo dużo nieprawdy, bardzo dużo oszustwa. Jak wiecie, dlatego też swoje analizy wrzucam przed tym, jak coś się wydarzy. Tak? To jest też dla mnie bardzo ważne, że możecie sobie zajrzeć po prostu w to, co dzieje się u mnie, obserwując po prostu na żywo analizy, na których bardzo często też podejmuję decyzje, jeżeli chodzi o korzystanie po prostu ze środków na moim portfelu, więc tym się zajmuję. A jak to się zaczęło? Wiesz co, zaczęło się po prostu od tego, że na pewno nie chciałem działać w taki sposób, jak załóżmy większość społeczeństwa, że po prostu, oczywiście bez urazy, no ale po prostu mówię tak, jak było, że nie chciałem pracować w żaden sposób tak bardzo schematycznie, typu załóżmy, nie wiem, od 9 do na przykład 17 czy 16. Nie chciałem robić, załóżmy, jakichś pewnych zadań, jeżeli chodzi o że taką zwykłą pracę. I szukam jakiejś swojej drogi, były to różne jakieś pomysły, typu założenie swojej działalności, może z jakimiś współpracami, czy może już, nie wiem, stworzeniem jakiegoś kontentu w internecie, aż gdzieś trafiłem na jakieś informacje w internecie właśnie o tradingu, o możliwościach. Wiesz co, i ta droga się zaczęła. Pierwsze 2 lata nie było to nic dobrego, bo była to nauka, a też było to dosyć trudne, dlatego że sam nie wiedziałem, jak się mam uczyć. I to było największym wyzwaniem. Wiesz, że 2 lata po prostu sobie dryfowałem. Lewo, prawo. Nie wiedziałem w ogóle, w jaki sposób te rynki też działają. No aktualnie od 3,5 roku są tego efekty. Zresztą jest to niepodważalne, bo wrzucam to też przed tym, jak coś się wydarzy, po prostu do internetu. Więc każdy może sobie to obserwować na żywo. A powiedz, czy masz jakieś wykształcenie kierunkowe, czy po prostu, żeby zajmować się tradingiem, trzeba być na przykład ekonomistą, no bo to jest taka pierwsza myśl, która przychodzi laikowi do głowy, że no, trzeba się znać na ekonomii, trzeba coś studiować w tym kierunku. Czy po prostu taka osoba, która nie ma doświadczenia, nie ma takiego wykształcenia, nie zna się za bardzo na ekonomii, czy też może się zajmować tradingiem?
Wiesz co, może zacznijmy od tego, co uznajemy za prawdę, bo bardzo często za jakąś prawdę na temat załóżmy rynków i tak dalej uznajemy opinię ogółu. Jak wiecie, większość, jeżeli ma jakąś opinię, to nie zawsze jest ta opinia prawdą. No tak po prostu już jest, nawet też kwestia załóżmy samej demokracji. Tak jest to załóżmy też kwestia bardzo sporna, czy jest to najlepszy sposób na wybieranie lepszej strony, czy gorszej i tak dalej. Tak samo jest właśnie z handlem. Krąży taka opinia, jest to takie pewne też przekonanie, że na rynkach finansowych trzeba znać się właśnie na ekonomii, trzeba rozumieć, jak działa gospodarka i tak dalej. I teraz to może być prawdą, ale tylko pod pewien rodzaj handlu. Pod rodzaj handlu, który załóżmy będzie oparty na przykład o surowce związane z ekonomią, pod załóżmy jakieś wyceny, załóżmy spółek związanymi bardzo z jakimiś danymi krajami i tak dalej, może tam to się przydać. Ale w handlu, moim zdaniem w najprostszej wersji, gdzie podążasz za tym, co robi największy kapitał, nie jest to w ogóle potrzebne, dlatego że twoim zadaniem nie jest to, aby załóżmy wiedzieć, jak odczytywać dane wydarzenie, bo twoim zadaniem jest to, aby zrozumieć, jak rozkłada zlecenia duży kapitał na rynku. I tego nie nauczysz się ani w szkole, ani na studiach, rzadko w internecie, tylko po prostu musisz to zauważyć odpowiednimi wskaźnikami, też uczyć się od po prostu osób, które faktycznie tym się zajmują. Więc odpowiedź brzmi, że nie trzeba mieć takiego wykształcenia. Jest to rzecz, której może moim zdaniem nauczyć się każdy, ale uwaga, kto trzyma się zasad. Więc jak ktoś załóżmy nie potrafi konsekwentnie trzymać się zasad, to na pewno to też będzie dla niego wtedy problematyczne. Jeżeli ktoś potrafi podejść do sprawy zero-jedynkowo, to mam robić, tego mam nie robić, no po prostu wtedy, też nie chcę, wiecie, szukać jakichś gwarancji i tak dalej, bo nie o to chodzi, ale wtedy na pewno już będzie tego jakiś efekt lepszy, więc tak to wygląda, wykształcenie nie jest potrzebne, chodzi o to, żeby uczyć się właściwych rzeczy, które faktycznie działają, a nie tego, co polecają wszyscy, tak, bo jeżeli taka byłaby prawda, to ludzie na świecie byliby wszyscy szczęśliwi, wszyscy by zarabiali tyle, chcą i też każdy żyłby na poziomie, na jakim chciał żyć, a wiecie, że tak nie jest, więc uważajcie z tą opinią ogół, bo często ona po prostu jest mylna. Okej, czyli jednym słowem jest to zajęcie dla każdego, o ile po prostu będzie przestrzegał pewnych zasad i się wyedukuje w tym kierunku, ale jakby nie musi mieć spełnionych jakichś na początku po prostu wymagań, tak, typu właśnie wykształcenie i tak dalej. Wiesz co, ja myślę nawet, że może tak, to co załóżmy robię ja, czy robią też osoby z mojego zespołu, bo ja wrzucam swoje analizy publicznie, też wrzucam analizę na takim zamkniętym po prostu forum dla osób bardziej zaawansowanych i tam jest po prostu konkretnie naszym zadaniem, tak w dużym skrócie, jest to, aby podążać za dużym kapitałem na rynku, czyli patrzeć to, co robi duży kapitał, jak on rozkłada zlecenia, po prostu naszym zadaniem jest podpiąć się do niego z naszymi rachunkami, czyli po prostu załóżmy widzimy, że nasz duży gracz kupuje w określonych miejscach, to my też po prostu kupujemy. Więc jest naprawdę bardzo zero-jedynkowe, której nie ma, nazwijmy to, żadnego wróżbiarstwa, wróżenia z fusów. To są konkretne zasady, zero-jedynkowe, nie ma też żadnej matematyki, tylko są rzeczy po prostu powtarzalne. Okej, a powiedz mi, jakie predyspozycje powinna mieć osoba, która chciałaby zostać traderem? Po prostu jakie cechy charakteru mogą pomóc w tym zajęciu, a jakie mogą bardzo przeszkadzać? Okej, bardzo fajne pytanie. Może zacznijmy od tego, co mogłoby przeszkadzać. Na pewno będzie przeszkadzać, jeżeli na przykład ktoś jest osobą, znaczy też myślę, że można to zmienić u każdej osoby, ale na pewno będzie przeszkadzało na przykład to, jeżeli ktoś jest niecierpliwy. Bo teraz też można sobie zresztą tą niecierpliwość rozbić na to, załóżmy, że ktoś też nie wie, na co będzie czekał, tak? Więc że też będzie ktoś po prostu niecierpliwy. Więc nie można być niecierpliwą osobą. Brak konsekwencji w naszych działaniach też może to bardzo, bardzo utrudnić. Dlaczego? Teraz już przejdźmy sobie do tych cech, które są potrzebne, dlatego że w nauce handlu bardzo ważna jest konsekwencja. Jeżeli załóżmy, że jakieś elementy, na przykład, które są powtarzalne, z których korzystamy i ważne jest to, że te elementy są potwierdzone statystycznie, załóżmy, że przez 3 lata wiesz, że dany element działa załóżmy z taką i taką skutecznością, to ty musisz się tego elementu trzymać, więc to, czego potrzeba, to jest umiejętność bycia po prostu konsekwentnym.
Oczywiście, jeżeli ktoś jest konsekwentnym, ktoś też rzetelnie do tematu podchodzi, czyli robi wszystko tak, jak powinno być zrobione, tak oczywiście w dużym skrócie, to też nazwijmy to nagrodą za to są po prostu no, pieniądze z rynku, tak? Więc też pewnie dla wielu taka motywacja, że za bycie cierpliwym i konsekwentnym będą pieniądze, też z osób niekonsekwentnych, niecierpliwych, pewnie zrobi osoby konsekwentne i cierpliwe. Ale taka ciekawostka, nie każdy właśnie też się zmienia, tak? Więc to też o tym trzeba pamiętać, więc nie można być niekonsekwentnym, niecierpliwym osobą, tak potocznie to możemy nazwać narwaną, a kim trzeba być? Osobą cierpliwą, konsekwentną w swoich działaniach, dlatego że rynek ma konkretne zasady. To jest załóżmy tak jak z graniem w piłkę, że załóżmy, przypuśćmy, że na przykład jest boisko, na którym ktoś na przykład gra w piłkę nożną. To żeby brać udział w tym meczu, to musisz robić to co inni, czyli też grać w tą piłkę, kopać ją nogami, tak? I strzelać załóżmy gole, a nie możesz sobie załóżmy wejść, wziąć tą piłkę do ręki, robić co chcesz, po prostu wyrzucam cię z boiska. To samo jest na rynku. Konkretne zasady, tak? I po prostu konkretne, nazwijmy to wytyczne, jeżeli chodzi o działania. Okej, dzięki. Czyli jednym słowem też musi być to osoba taka odporna psychicznie. Wiesz co? Nie wiem, czy te takie, nazwijmy to, szczerze to powiem, że też teraz pewnie, jeżeli ktoś słyszał jakieś opinie, to pewnie komuś się tam narażę, ale też nie ukrywam, że średnio mnie to interesuje, bo wiem, co robię i też wiem, jaka jest wartość, ale uważam, że często zrzucanie właśnie winy na to, że ktoś jest nieodporny psychicznie, jest to po prostu wymówka. Bo często ludzie lubią sobie, załóżmy, powiedzieć, ja nie mam na to psychiki i załóżmy, dlatego podejmuję decyzje niezgodne z planem. A to po prostu jest brak konsekwencji, a wiele osób po prostu boi się do tego przyznać. Więc jeżeli chodzi o psychikę, to uważam, że jesteśmy w stanie, jakby to powiedzieć, częściowo wyłączyć te emocje na rynku, jeżeli trzymamy się zasad i wiemy, załóżmy, że od 3 lat coś działa w ściśle określony sposób. Załóżmy, tak jakby załóżmy, Monika miała informację, na przykład, że hej, jeżeli będziesz, załóżmy, nie wiem, na przykład robiła daną rzecz, to masz 80% na to, że to da efekty. Robiłabyś to ze spokojem, czy byś się obawiała czegoś? No jeżeli bym miała 80% pewności, no to bym robiła to ze spokojem. Właśnie. I o to właśnie chodzi, że jeżeli masz tą skuteczność, załóżmy policzoną przez na przykład ostatnie 3 lata, to też jest bardzo ważne, żeby ją w ogóle policzyć, a to robi bardzo mało osób, więc też jest za to mało efektów u osób, załóżmy, które handlują sobie, nazwijmy to, jak chcą. I właśnie jeżeli masz tą skuteczność policzoną, wiesz, co na ile działa, to właśnie twoje decyzje też są spokojniejsze, bo załóżmy, przykładowo rozgrywamy sobie taki schemat poranny, bo o 9 rano jest otwarcie rynków europejskich. To załóżmy wchodząc na rynek, mamy schemat, który właśnie ma 80% skuteczności. Jak najbardziej. On czasem się nie zrealizuje, ale jest to mniejszość, tak? Bo jest to tylko 20%. A w 80% on jest realizowany, więc to przychodzi na rynek i korzystając z tego schematu, to wie, że aha, 80% jest na realizację. I wtedy te decyzje podejmujesz z dużo mniejszymi emocjami, bo wiesz, na ile to powinno zadziałać, tak? A jak nie zadziała, to po to masz takie zlecenie, które nazywa się stop loss, żeby właśnie już przed wejściem na rynek ustalić maksymalną możliwą stratę, żeby po prostu nie stracić więcej niż wcześniej ty sama ustaliłaś. Więc tak to wygląda. Pierwsza rzecz, zasady, zrozumienie, skuteczność i dopiero potem można zastanowić się, gdzie jeszcze zostały te emocje, tak? Więc to gdzieś jest na samym końcu. Okej, dzięki. A powiedz mi, Radku, jakbyś tak mógł w miarę prostych słowach powiedzieć, co to jest trading? Po prostu jakie są rodzaje tradingu, na jakich rynkach można grać? Tak po prostu ogólnie, jakbyś mógł o tym opowiedzieć. Okej, najogólniej czy tak średnio ogólnie? No tak średnio ogólnie. Dobrze, okej, jasne. Okej, jeżeli chodzi o trading. Trading jest to po pierwsze praca, do której potrzeba tylko internetu i komputera. Dalej, trading jest to, nazwijmy to, zawodem, który nie zajmuje całego dnia, nigdy nie powinien zajmować całego dnia. Może tam naprawdę być nawet 20 minut dziennie, bo na krótkich ruchach też trzeba się zarabiać. I dalej, trading jest to zarabianie, gdy cena wzrasta i też gdy cena spada. To jest bardzo ważne, żeby mieć tą świadomość. I co jest też dla mnie mega komfortowe, że w sumie na każdym możliwym rynku. Czy są to rynki kryptowalut typu Bitcoin, Ethereum, Litecoin, czy są to załóżmy rynki indeksów, załóżmy DAX, Dow Jones, akurat to był niemiecki indeks i potem był indeks amerykański.
Czyli przykładowo są to pary walutowe, tak? Euro do złotówki, każdy pewnie kojarzy ten stosunek euro do złotówki, może euro-dolar, może załóżmy funt do jena, więc można handlować gdzie się chce, jak się chce. I to, co moim zdaniem jest najważniejsze, że jak faktycznie ktoś to zrozumie, przejdzie przez tą drogę, żeby tego się nauczyć, bo to jest po prostu droga, tak? To nie jest tak, załóżmy, że wchodzisz sobie, jeden dzień się uczysz, już wszystko potrafisz, do końca życia nic nie robisz, tak? Bo to są tylko bajki opowiadane przez osoby, które gdzieś tam chcą do siebie ściągnąć, tak? Ale jest to pewna droga, którą da się przejść w 3 miesiące, w pół roku, rok, zależy jak to szybko się uczy, a potem robisz tylko to i handlujesz na różnych rynkach, o różnych godzinach, i nie jesteś, nazwijmy to, uwiązana do niczego, tak? Bo możesz sobie wziąć laptopa i po prostu wystarczy, że masz internet. Ja też często na swoim kanale YouTube wrzucam takie moje pewne przemyślenia związane z handlem i też z ogółem życiem i tym, co nas otacza. I właśnie tam często jestem w różnych miejscach. Dlaczego? Bo mogę. Po prostu mogę, tak? Bo nie muszę, wiesz, załóżmy, biura ze sobą nosić i tak dalej, tylko potrzebuję po prostu laptopa, myszkę i tyle. A też to, co jest dla mnie ważniejsze, że mówiąc o tym, wiem, że każdy może sobie to sprawdzić po prostu na żywo, obserwując to, co wrzucam do sieci. I widzi po prostu każdy, jak to działa, czy to w ogóle działa. I też wtedy fajna jest rozmowa na zasadzie właśnie takiej, że ktoś to obserwuje na żywo, ja potem to omawiam i każdy właśnie widzi też ten proces, załóżmy, tworzenia analizy, rozegrania analizy i też potem, załóżmy, wyniku czy też jakichś odczuć. A powiedz mi, czy jest jakieś minimum pieniędzy, które trzeba mieć, żeby móc zacząć w ogóle na tym zarabiać? Okej, okay, minimum pieniędzy. Wiesz co, tutaj bardzo ważne słowo, zacząć zarabiać. Zależy, co dla kogo to oznacza, więc ja może troszeczkę tutaj, bo dla kogoś, załóżmy, zarabianie to jest, załóżmy, 1000 zł miesięcznie, a dla kogoś, załóżmy, zarabianie to jest 10 tysięcy złotych dziennie. Więc to są dwie różne rzeczy, ale może to uściślimy. W ogóle ile pieniędzy potrzeba, żeby w ogóle zacząć? O, tak po prostu, zacząć po prostu na rynku działać w odpowiedni sposób. Jeżeli chodzi o kasę, to na samym początku ja bym nawet proponował nie wchodzić w ogóle z pieniędzmi. Dlatego, że na rynkach jest możliwość wyboru konta demonstracyjnego, czyli gdzie są pieniądze po prostu wirtualne, tak? To nie są prawdziwe pieniądze, są to wirtualne środki. Teraz ważna rzecz. Na tych wirtualnych środkach można się nauczyć obsługi platformy, można się nauczyć wstawiania pozycji na rynek, można się nauczyć obsługi tych pozycji, zamykania ich, co bardzo polecam, ale uwaga. Ważne jest to, żeby tymi wirtualnymi środkami nie zrobić sobie krzywdy. Czyli, że gdy zaczyna ktoś handlować na środkach wirtualnych, które nie są jego, tak wiesz, tam ktoś może powiedzieć, aha, to sobie wybiorę, że mam milion i handluję ogromnymi pozycjami. Nie, 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 nie tędy droga. Na koncie demonstracyjnym, czyli na koncie, gdzie masz wirtualne środki, musisz wybrać kwotę, która oczywiście nie będzie prawdziwa, prawdziwymi pieniędzmi będzie środkami wirtualnymi, ale pamiętaj o tym, żeby wybrać kwotę, którą później, jeżeli zacznie ci faktycznie to wychodzić, którą później będziesz w stanie wpłacić, jeżeli chodzi o prawdziwą kwotę. Prawdziwymi środkami, tak? Po to, żeby, załóżmy, wiecie, na koncie wirtualnych środków nie wybrać, załóżmy, 10 milionów, tak? A załóżmy potem na konto prawdziwe wpłacisz nawet 1000 zł, tak? To będzie tak ogromna różnica, nawet w wartości kapitału i też wartości pozycji, że to będzie dla ciebie totalnie nowy handel. Więc pamiętajcie, na demo wybierajcie ten sam kapitał, którym potem będziecie mogli handlować na żywo. I jeżeli chodzi o taką kwotę, załóżmy, jeżeli chodzi o handel na żywo, to naprawdę najmniejszą pozycję, tak mniej oczywiście więcej, można otworzyć nawet za 30 centów. Więc tutaj naprawdę można wpłacić 100 dolarów, 1000 i ważne jest to, żeby robić to wszystko zgodnie z zasadami, dbać o ryzyko i załóżmy przykładowo, na przykład ktoś się uczy, ok, nie zaczynają od dużych kwot, zacznę sobie na przykład wpłacić przykładowo 100 dolarów i zobacz po miesiącu, ile będzie, załóżmy, z tych 100 dolarów. Jeżeli, załóżmy, to będzie, nie wiem, ze 100 dolarów w miesiąc zrobić 130 dolarów, to nie patrz na kwotę, bo kwota ci powie, aha, w miesiąc zarobiłem 30 dolarów, no to trochę słabo. Ale stop, jeżeli spojrzysz na procent, to jest to 30%, tak? I to jest bardzo ważne, że przy małych kwotach, jeżeli się uczysz, nie patrz na kwoty, patrz właśnie na procenty i na to, czy trzymasz się zasad robiąc to. Bo jeżeli trzymasz się zasad i, załóżmy, robisz z mojego rachunku, na przykład ze 100 dolarów, 130, załóżmy, w miesiąc, tak? To potem, załóżmy, zwiększasz tą kwotę, a nadal robisz to samo i tylko zwiększasz pozycję. Załóżmy, z 1000 robisz 1300, potem, załóżmy, z 10 tysięcy zrobisz, załóżmy, 13 tysięcy, tak? Więc co do minimalnej kwoty, na początku nawet nie trzeba mieć prawdziwych pieniędzy, można korzystać ze środków wirtualnych, a potem na koncie prawdziwym korzystać ze środków podobnych, jakie były na koncie wirtualnym i naprawdę zacznijcie sobie od tych małych kwot, nawet 100 dolarów, po prostu nauczcie się najpierw, zróbcie sobie nawyk,
otwierania pozycji zgodnie z zasadami, a dopiero potem przyjdzie czas na zarabianie większych kwot. Ja nawet na forum też, czy nawet też publicznie, ostatnio udostępniłem 7 analiz, z czego 6 pod rząd było zrealizowanych, gdzie nawet strzałką pokazałem, gdzie cena ma pójść i oczywiście każdy może sobie to odtworzyć i zobaczyć, jak to wyglądało na żywo. I bardzo ważne jest to, że ja też, nawet gdy omawiam coś na forum czy i tak dalej, czy też mówię, załóżmy, o samym forum, to zawsze przypominam o jednym. Na pieniądze przyjdzie czas, na początku zrób sobie nawyk, poświęć załóżmy te 3 miesiące, czy nawet pół roku na naukę, po to, żebyś mógł potem z tego korzystać, załóżmy, że następne 15-20 lat. Tak więc tak to wygląda z mojej perspektywy. Okej, dzięki. A powiedz, no tu jakby już troszeczkę odpowiedziałeś na to pytanie, czy trading może być w ogóle pracą? Czy da się z tego żyć? No a jeżeli tak, to ile można na tym zarobić? No i oczywiście z jakiego kapitału, jakiego rzędu to są kwoty? Jasne, jasne. Wiesz co, jeżeli chodzi ogółem o kwoty, to bardzo ważne jest to, że jeżeli myślimy o zarobkach, to myślmy też o możliwym ryzyku. Czyli załóżmy, przykładowo na przykład ktoś z rachunku 10 tysięcy zrobi załóżmy w miesiąc 15 tysięcy. Czyli ma 5 tysięcy dolarów na zysk, czyli tam około 25 tysięcy złotych. To bardzo ważne jest to, aby też zobaczyć, przy jakim ryzyku był ten zysk generowany, tak? Bo załóżmy, jeżeli na przykład ktoś zarobi 5 tysięcy dolarów, załóżmy w miesiąc, a załóżmy przez chwilę było ryzyko 6 tysięcy dolarów, no to jest to bez sensu, no bo na w dłuższym terminie po prostu tak czy siak będzie zero. Ale załóżmy, jeżeli jest to na przykład zysk na przykład miesiąc 5 tysięcy dolarów, a na przykład ryzyko maksymalne było załóżmy 500 dolarów, no to fantastycznie, bo ryzyko było tylko załóżmy 5 czy na przykład 10%, tak? Oczywiście uznajemy, że załóżmy ktoś handluje jedną z wielu części swojego kapitału. Okej, a teraz konkretnie, jeżeli chodzi o wyniki, to też właśnie robię wywiady ze swoimi klubowiczami. Załóżmy, jeżeli chodzi o forum. Tam pokazywaliśmy ostatnio wynik Grzegorza, gdzie on w 3 tygodnie otworzył, tam było chyba 230 pozycji, to akurat było bardzo dużo pozycji. W 3 tygodnie bądź 2, każdy może sobie ten wywiad otworzyć, tam też rachunek, pokazujemy i wszystko. To w 3 tygodnie było to plus 2000 chyba 300 funtów. To jest no w niespełna miesiąc tak 11 tysięcy złotych u osoby, która się uczy. Też był ostatnio wywiad z Damianem, który zrobił właśnie 3,5 tysiąca dolarów, jeżeli teraz się nie pomyliłem, to jest około 12 tysięcy złotych, też w około 2-3 tygodnie, więc to też jest bardzo umowna ta kwota, bo załóżmy też mieliśmy osobę na forum, która w jeden dzień zrobiła 10 tysięcy dolarów, czyli też 40 tysięcy złotych w jeden dzień, tak na złocie, na pozycji złota. I z jakiego kapitału? Ten kapitał jest bardzo często w okolicach od 2 do 5 tysięcy dolarów, czasem jest to więcej, załóżmy w okolicach 10 tysięcy dolarów. Też taka malutka ciekawostka dla naszych widzów. Tego nie powiem, tylko zachęcę Was, żebyście sami to sprawdzili. Jak coś, to możecie sobie zerknąć na moim kanale YouTube, jest to Klub Tradera, jest to Radosław Jegielski Klub Tradera, tam jest podsumowanie przykładowo kwietnia, tam możecie zobaczyć, jakie były analizy, jakie były ich wyniki i też na końcu jest rachunek oparty o te analizy, które wcześniej wrzucałem. Jest taka mała ciekawostka i taki smaczek do sprawdzenia dla naszych słuchaczy. A powiedz mi, ile godzin dziennie trzeba na to poświęcać, żeby móc się z tego utrzymywać, żeby to mogła być taka faktycznie pełnowymiarowa praca? To już tam wspominałeś, że to mogą być jakieś dosłownie minuty w ciągu dnia, no ale żeby tak naprawdę się z tego utrzymać, no to przypuszczam, że na początku trzeba wiele więcej jednak czasu poświęcić. Wiesz co, teraz tak, ważne, że to pytanie odwołuje się do osoby, która już potrafi handlować, czy osoby, która się uczy. Bo jeżeli jest to nauka, to dziennie naprawdę 4, czasem 6 godzin, czasem 2 godziny, zależy też jak kto się szybko uczy. Tak, jeżeli chodzi o sam proces nauki. Potem, jak już naprawdę ktoś ma umiejętności i potrafi działać, to nawet na tych wynikach, które pokazujemy, możecie sobie sprawdzić, ile trwały pozycje. Załóżmy, w moim przypadku jest to 2-3 godziny dziennie, jeżeli chodzi o sam handel. Inaczej, nie o sam handel, tylko tak, po pierwsze, przygotowanie analizy, po drugie, wyczekanie na to, żeby można było wejść w pozycję, a po trzecie, otworzenie pozycji. Co ciekawe, sam handel z otwartą pozycją, czyli gdy jestem w rynku ze swoimi pieniędzmi, trwa dużo krócej niż w ogóle przygotowanie analizy. Bo w handlu większość czasu po prostu oczekujesz
Gdy są wszystkie, nazwijmy to, warunki spełnione na dany ruch, dopiero wchodzisz w rynek. Więc w moim przypadku są to 2-3 godziny dziennie, łącznie z przygotowaniem analizy, z wyczekaniem i otworzeniem i zamknięciem pozycji. A jeżeli zresztą chodzi też o klubowiczów, jest to bardzo, bardzo różnie. To jest naprawdę czasem godzina, czasem 4, czasem 6. Tak jak zresztą na przykład Grzegorz handlował, tam zrobił w 3 miesiące 270 pozycji. To jest w ogóle dla mnie jakimś totalnym absurdem, żeby tyle pozycji otworzyć. Tam widać, że Grzegorz no, w ciągu całego dnia wchodził sobie na rynek, na 5 minut wychodził, 10 minut wychodził, 15 minut wychodził. I to wyszło tak, że w ciągu dnia handlował tam około 5-6 godzin, więc ten czas jest naprawdę trudny do określenia, bo każdy handluje, załóżmy, po pracy, przed pracą, mam tutaj na myśli oczywiście osoby, które są na forum, bo ja zajmuję się tylko handlem. Zresztą wiecie, na przykład ktoś handluje tylko przed pracą, po pracy bądź w trakcie pracy, więc to jest bardzo, bardzo różne. I naprawdę, jeżeli ktoś to potrafi robić, naprawdę wystarczy godzina dziennie, żeby coś ogarnąć. Tak myślę, że do 2-3, bo później też naprawdę już się nie chce patrzeć na te wykresy. A teraz poruszę temat takich mitów wokół tradingu, no bo no, można się spotkać z takimi opiniami, że to jest hazard, że to uzależnia, że to jest takie dla adrenaliny, więc po prostu czy mógłbyś się troszeczkę do tego odnieść, co ty o tym sądzisz? Jasne, jasne. Mity są fantastyczne, bo właśnie są tworzone przez no po prostu osoby bez wiedzy. I taka jest prawda, po prostu też będę szczery, bo po prostu chcę pokazać, jak to wygląda, a nie, wiesz, robić coś pod publiczkę, tak to nazwijmy. Więc pewnie jak coś, to będą ciekawe komentarze. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o sam hazard. Nawet prowadzenie firmy może być hazardem, jeżeli robi to osoba bez totalnej wiedzy. Nawet praca, załóżmy, gdziekolwiek na przykład na etacie, może być hazardem, jeżeli nie trzymasz się zasad, nie jesteś rzetelny, nie robisz tego w taki sposób, jaki powinieneś, no bo wtedy co? W każdej chwili może ktoś ci powiedzieć, wiesz co? Podejść i powiedzieć na przykład, dobra, cześć, wyrzucam cię z pracy, tak? No i co, nie wiesz, czy cię wywalą, czy zostaniesz w tej pracy. I tak samo jest z handlem. Masz tutaj konkretne zasady, konkretne warunki. Prosta rzecz jest taka, wiele osób uważa, że można handlować w każdym momencie na rynku. Nie da się tak. Są konkretne godziny i okresy rynku, w których się handluje lepiej, w których handluje się gorzej. I to już jest konkretna zasada, której jak się nie trzymasz, to będzie ci na rynku trudniej, tak? Więc hazardem to nie jest, jeżeli trzymasz się zasad, masz policzoną skuteczność, wiesz, co na rynku po prostu robisz, tak? Dla kogo jest to hazard? Dla osób, które działają na rynku bez wiedzy, które podejmują emocjonalne decyzje i też po prostu właśnie nie wiedzą, z czym w ogóle, no w dużym skrócie, to się je. Więc czy jest to hazard? Nie jest to hazard. Jedyna taka opinia jest dlatego, że ludzie po pierwsze nie mają wiedzy, większość osób traci, nikt nie uczy o rynkach finansowych, są tylko, wiesz, jakieś piękne reklamy typu hej, mamy Lamborghini, oczywiście bez urazy, hej, mamy Lamborghini, dołącz do nas, będziesz miał takie samo. I tacy ludzie idą tam na rynek, wiesz, z chciwością, że dobra, to jutro zarabiam na przykład, nie wiem, 10 milionów. Nie tędy droga. Jest to proces, czego trzeba się nauczyć, mieć nawyk i podejmować decyzje zero-jedynkowo. Wtedy masz z tego normalny zawód, tak to nazwijmy, normalny zawód, tylko że czas pracy jest krótszy i też jeżeli chodzi o wynagrodzenie, może być znacznie, znacznie większe. Tak więc nie jest to hazardem, jest to tylko opinia od osób, które nie mają wiedzy, nie trzymają się zasad, to co powtórzyłem wcześniej. Więc jest to mit, jak najbardziej, tworzony właśnie przez to, że większość osób na rynku nie ma żadnej wiedzy. Nawet prosta sprawa jest też, załóżmy, oczywiście też bez urazy, ale taka jest prawda, jest taka statystyka, że załóżmy większość działalności gospodarczych, nowo otwartych, chyba po 2 czy po 3 latach upada. No dobra, jaki jest tego powód? Taki, że większość tych osób nie ma żadnej wiedzy. Nie ma żadnej wiedzy, jak prowadzić działalność, jak działać, załóżmy, w danym sektorze. Wiesz, ludzie często wolą samodzielnie podjąć decyzję, żeby też, wiesz, podbudować trochę swoje ego, bo też mamy gdzieś jakąś taką potrzebę naszego gadziego mózgu, wiesz, że ja jestem najlepszy. I wchodzą, załóżmy, w jakiś biznes samodzielnie, bo co to nie oni, tak? Zamiast się zatrzymać, wejść w ten biznes, załóżmy, dopiero za rok, ale przez ten rok, załóżmy, znaleźć specjalistę, który się na tym zna, który siebie nauczy, tak? Więc to też jest bardzo ważne, tak? Dlaczego jest taka opinia? Po prostu ludzie są leniwi, no taka jest prawda i chcą iść na łatwiznę, wiesz, jak ktoś mówi, to było
Success by Night, chyba tak się to nazywa, że ludzie chcą osiągać sukces przez jedną noc, wiesz, że dobra, to wstanę rano, wiesz, i wszystko się w moim życiu zmieni i już zamiast, nie wiem, załóżmy jakiegoś, na przykład, nie wiem, autobusu pod domem, tak, na przystanku, wiesz, nie wiem, stało Lamborghini, tak, tego oczekują ludzie, a jak najbardziej da się to zrobić, ale nie przez chwilę, nie przez jeden dzień, przez tydzień. To też wynika z chciwości, też, że ludzie właśnie są leniwi i też niecierpliwi. A to są bardzo ważne cechy, żeby ich nie mieć, żeby właśnie były jakiekolwiek efekty, więc tak to wygląda. Okej, no to, że tak powiem, ta odpowiedź nas prowadzi do następnego pytania. Gdzie szukać informacji, gdzie się nauczyć tradingu? Jeżeli już podejmiemy taką decyzję, że chcemy się na tym znać, to gdzie? Okej, ja od razu zacznę od tego, że nie musicie w ogóle słuchać ani oglądać tego, co ja wrzucam. Droga otwarta. Ale chciałem zrobić taki pewien drogowskaz, że zobaczyłem, że są, załóżmy, pewne źródła wiedzy i tak dalej, które ludzie oglądają tylko dlatego, bo są one popularne. Wiesz, o co chodzi? Czyli, że masz, załóżmy, jakieś źródło wiedzy i jest ono popularne. I ludzie uważają, że to jest świetne, że to jest najlepsze, bo inni to oglądają. Totalna, nazwijmy to, tragedia. Czasem po prostu ochotę powiedzieć wielu osobom, hej, obudź się, oglądasz coś, co tylko ma dużo wyświetleń. Bo załóżmy, wiesz, bo załóżmy, jest tam dużo gadania i załóżmy, jest dużo rzeczy, które tobie pasują. Subiektywnie, a nie obiektywnie. Też są takie duże pułapki. I teraz, jak, wracając do pytania, jak wybierać te źródła i też je pewnego rodzaju segregować, sprawdź, czy to, co ktoś mówi, działa na żywo. Bo co z tego, załóżmy, że ktoś ci pokaże, że zrobił, nie wiem, przykładowo, nie wiem, załóżmy 500 tysięcy czy 10 milionów, nie wiem, w pół godziny. No fajnie, że ktoś ci pokaże wynik, tak? Ale pamiętaj o tym, że wynik to ja mogę sobie spreparować, jaki chcesz i załóżmy teraz ci go po prostu pokazać, tak? Wejdę na konto bankowe, wezmę jakikolwiek przelew, zrobię zdjęcie, zedytuję to i masz super wynik, tak? Powiem ci, dołącz do mnie, bo jest to najlepszy. Nie tędy droga. Sprawdzajcie wiedzę innych osób. Nie mówię tutaj, której żebyście sprawdzali, żebyście korzystali tylko z mojej i tak dalej, bo nie jest to potrzebne. Tylko załóżmy, jeżeli ktoś ci mówi, że coś działa, powiedz, że okej, pokaż mi, jak to wygląda na żywo. Bo informacji udostępnianych na żywo, przed tym, jak coś się wydarzy, no nie da się podrobić. Chyba, że ktoś by się, wiesz, cofał w czasie. No więc bardzo ważna rzecz, ktoś się o czymś mówi, że coś działa, okej, ale niech zobacz to, czy to działa na żywo przed tym, jak coś się wydarzy. Nie fiksujcie się tylko na wynikach, bo to jest po prostu droga w jedną stronę. Potem, załóżmy, widzę jakieś reklamy, załóżmy, często jest to na Instagramie, więc załóżmy, że ktoś na przykład, trzyma plik pieniędzy, tak, i coś tam mówi, że hej, jak nie jest super. No dobra, a co z prawdziwą wartością? Co z drogą, jak te pieniądze w ogóle powstały? Tak, co z tym? Pokaż mi to właśnie, jak to powstało na żywo. Tak? Załóżmy, uważasz, że coś działa, powiedz mi, załóżmy, że dany walor na przykład może wzrosnąć i poczekajmy, żeby to się wydarzyło. I teraz druga strona, żeby nie wpaść w błąd logiczny, nie patrz na to, że raz się coś komuś udało. To, że ktoś miał, załóżmy, złoty strzał i na przykład, nie wiem, raz na 10 mu się udało, to nie znaczy, że w tym jest dobry. To jest taki cholerny po prostu błąd, że często że ludzie zbiegają się wokół jakiegoś, nazwijmy to, guru czy tam kogoś i na przykład chcą... Inaczej, sami, nazwijmy to, zwiększają jego wartość, załóżmy, podbudowując, załóżmy, tylko jedno wydarzenie, które mu się, załóżmy, udało. Na przykład na 10 szans jedna była zrealizowana, ale na przykład był to, załóżmy, duży wynik i każdy mówi, wow, brawo, ale super wynik, jesteś niesamowity. Ale co z innymi szansami? Załóżmy, jeżeli 9 na 10 było niezrealizowanych, a tylko jedna była zrealizowana. No właśnie, więc wniosek. Poza tym, żeby sprawdzać na żywo, drugi wniosek jest taki, żeby patrzeć długoterminowo. Co z tego, że raz komuś coś wyszło? Ty chcesz, żeby też tobie tylko to raz wyszło? No właśnie, chyba wolisz, żeby z tego korzystać do końca życia. Więc spójrz, załóżmy, na okres pół roku, rok, na, załóżmy 10, 15, 20, 30 szans, załóżmy 30 czy tam 100 analiz i zobacz, ile z nich było zrealizowanych, po to, żeby też mieć szerszy obraz, a nie lecieć jak właśnie te przysłowiowe owieczki, wiesz, jaki totalny owczy pęd, że wow, ktoś raz zarobił, on już jest najlepszy i wiesz, i ludzie do tego lgną. Mega słabe, mega, można powiedzieć, że bezwartościowe i też bez przyszłości. Bo jeżeli ktoś chce, wiesz, nazwijmy to tak, podniecać się tym, że raz coś komuś wyszło, okej, ale co ci to da? No właśnie, a lepiej spojrzeć na to z długiego terminu, w którym masz większą pewność, że dalej będzie to działało, więc... Okay, czyli szukać mądrych nauczycieli, jednym słowem, tak?
Wiesz co, nie wiem, czy da się określić, czy ktoś jest mądry, czy nie, bo jest to bardzo takie pojęcie szerokie. Bardziej szukać osób, które pokazują ci coś rzetelnie, na żywo i możesz sprawdzić to w jakimś szerszym terminie, a nie załóżmy, wiesz, na przykład w terminie 2 dni. A ty powiedz, więc... uczyłeś się od kogoś, czy sam się nauczyłeś tej wiedzy, którą posiadasz? Okej, wiesz co, na początku to było poszukiwanie wiedzy w internecie, gdzieś tam jakieś też zahaczyłem o różne kursy i tak dalej. Nie będę się na temat ich wypowiadał, po prostu uważam, że można to zrobić w dosyć lepszy sposób, niż po prostu szukanie na chybił trafił. Na pewno duży przełom był w momencie, gdy faktycznie poznałem kogoś, kto nie pokazywał mi, załóżmy, wiesz, plików pieniędzy, hej, zarabiaj z nami i tak dalej, bo ktoś to powiedział, hej, przyjdź tu i tu, zobaczysz, jak to robimy na żywo. Wiesz, o co chodzi? Czyli takie totalne przestawienie w głowie, że to była jedna z niewielu osób, która powiedziała, że hej, nie podniecaj się tym, że ktoś ci pokazuje wyniki, tylko sprawdź, jak to wygląda na żywo. I gdy zobaczyłem właśnie, że ktoś coś udostępnia i faktycznie widzę przed ruchem to, co może się wydarzyć w przyszłości, widzę, że to się wydarza, mówię, wow, to jest jedyny taki dowód niepodważalny. I teraz załóżmy, pewnie to zauważyłaś, bądź nasi oglądający to zauważyli, że już chyba 3 razy powiedziałem o tym, że wszystko udostępniam przed ruchem. Tak, i będę to, powtórzę to jeszcze nawet 4 raz później, tylko że to ma dla mnie największą wartość, bo tego nie da się podrobić. I też był to u mnie taki przełom, że przestałem szukać emocji, szukać tego, żeby ktoś mi pokazał wyniki, to zacząłem na to patrzeć bardzo logicznie, czyli pokaż mi, jak to robisz na żywo, wtedy uwierzę. Dlatego właśnie ja też, teraz po raz 4 powtórzę, że udostępniam przed ruchem analizy, po to, żeby nie było żadnych po prostu wątpliwości, tak, czy to działa. Proste pytanie, Radek, to co robisz działa? Mówię, sam oceń. Tutaj masz link do TradingView, tutaj masz do YouTube'a, wejdź sobie i za 3 miesiące sam sprawdzisz, czy to działa. I tyle, tak, bo będziesz miał wszystko przed tym, jak coś się wydarzy, tak? A powiedz, a dlaczego zacząłeś uczyć innych? Okej, okay. To jest ogółem tak, dosyć ciekawa historia, dlatego że ja z racji tego, że no, handel i trading kojarzy się z tym, że jesteś tylko ty i komputer, więc to trochę samotnia, no umówmy się, samotnia. Ja ogółem jestem ekstrawertykiem, lubię kontakt z ludźmi, coś pokazywać. Był taki moment, gdzie siedziałem sam, handlowałem sobie sam, nigdzie z tym się, nazwijmy to, tym wszystkim się nie dzieliłem, w ogóle nigdzie. I przyszedł taki moment, że już trochę mi było źle z tym, że w ogóle nie ma wokół mnie ludzi, nie ma, wiesz, z kim pogadać o tym i tak dalej. Więc rozmawiałem z moim przyjacielem i on mi powiedział, żebym zaczął to wrzucać do sieci. Tak po prostu, jakieś swoje przemyślenia, analizy i tak dalej. To stworzyłem taki fanpage, on się nazywał, jak on się nazywał? Warsztat analizy technicznej, tak. Nie lubię tego określenia, bo jest bardzo wychłostane teraz, ale nazywało się to właśnie tak, jak mówiłem wcześniej. I tam zacząłem wrzucać analizy przed tym, jak się wydarzą. Oczywiście bezpłatnie, tak jak w tym momencie też to robię. I zobaczyłem, że ludzie to lubią. Zaczęli zadawać pytania, mówili, jak to robię, fajnie, że jest na żywo. Mówię, kurde, niesamowita sprawa, że po prostu masz, że po prostu ludzie to doceniają i chcą więcej. No i to ta strona trwa chyba z rok, półtora i spotkałem właśnie kogoś z instytutu, gdzie pokazali mi, co oni robią, czyli już pokazują tą wiedzę na poziomie bardziej profesjonalnym, tak? Nie, załóżmy, wiesz, że bezpłatnie wrzucam analizy i tyle, których też nie wszyscy byli w stanie zrozumieć. Po prostu też tworzą tam konkretną wiedzę, konkretne, nazwijmy to, kursy, gdzie od A do Z mają z ciebie zrobić, załóżmy, profesjonalistę, załóżmy, jeżeli chodzi o trading, załóżmy profesjonalistę, na przykład, jeżeli chodzi o blockchain i tak dalej. I zacząłem z nimi współpracować i też zobaczyłem, jakie to jest wdzięczne, tak? Że możesz komuś dać wiedzę, oczywiście za pieniądze, bo to jest kilka lat wiedzy, więc jeżeli ktoś chce swoje życie oddać za bezcen, no to pozdrawiam serdecznie, ja tego nigdy nie zrobię, po prostu szanuję swój czas i też wiem, jakie są wartościowe te umiejętności. I zobaczyłem właśnie, że dając też wiedzę, oczywiście już kompletną od A do Z i prowadząc wiele osób za jakieś środki, to że te osoby po pierwsze są, bardziej doceniają tą wiedzę, bo za nią zapłacili, czują jej wartość i też potem, jeżeli ją mądrze wykorzystują zgodnie z tym, co mówię, też mają jeszcze lepsze efekty. A druga rzecz, też ja to bardzo doceniłem w momencie, gdy miałem, dobra, trochę może prywatnie, ale trudno, miałem dosyć taki trochę słabszy okres, jeżeli chodzi o możliwość handlu, tak? Po prostu jeden miesiąc był po prostu znacznie gorszy od wszystkich pozostałych, a to, że współpracuję też po prostu z kimś, kto tworzy, jakby to powiedzieć, mój produkt o to, co i tak robię codziennie,
to też mi zapewniło taki dodatkowy dochód, to też mi daje dużo komfortu, tak? No tak to wygląda i nie będę mówił też, że tak nie jest, tak? Ale bardzo się cieszę, że się tą wiedzą dzielę. Prosty przykład, ostatnio był zlot naszego forum, gdzie forumowicz sobie kupił samochód i ostatnio na drugim zlocie druga osoba sobie kupiła samochód, więc fantastycznie. Też zresztą, kto był na tych zlotach, wie jak to wyglądało, ale nie będziemy, wiesz, robić z tego żadnych filmów i tak dalej, bo to jest po prostu, no, słaby marketing, dlatego wolę też przyciągać osoby, które nie są chciwe, a chcą się tego po prostu nauczyć. Więc mi to szczerze daje dużo radości, dużo uznania i też fajnie, że mogę coś tworzyć, co później zostanie. Bo wiem, że jak ktoś się teraz nauczył handlu, korzysta z tego, to wie, że nauczył się tego od kogoś, co w tym przypadku od Radka, tak? I po prostu wiem, że to z nim zostanie nawet do końca życia. Coś lepszego można sobie wyobrazić? Nie. Okej, okay, dzięki. A powiedz mi, no właśnie, czy to jest taka praca, którą wykonujemy 100% we własnym domu, czy też można na przykład tradować dla kogoś, jakiejś firmy, po prostu, wiesz, nie swoim kapitałem, czy jakby takie dwie rzeczy? Aha, wiesz co, tak, pierwsza rzecz, można to robić tylko w swoim domu, czy w jakimś biurze, czy nawet w lesie, byle był internet i handlować tylko dla siebie. A też poruszyłaś temat prop tradingu, ponieważ tak się to nazywa profesjonalnie, gdzie właśnie też jest możliwość handlowania czyimś kapitałem. Ja nie ukrywam, nie mam z nic związanego z handlem czyimś kapitałem. Po pierwsze, nie uważam, że jest to coś obowiązkowego. Po drugie, wolę robić to sobie po prostu dla siebie, na swój rachunek prywatny, nie być po prostu, wiesz, z czyimś kapitałem połączony, bo też jest inna odpowiedzialność, też jest inne podejście do tych środków, więc i tak, i tak. Okej. A czy spotykasz się z hejtem w sieci przez to, że po prostu jesteś osobą taką, no już publiczną, tak, i udostępniasz te swoje analizy, masz swój kanał na YouTubie, no to czy spotykasz się z takimi negatywnymi opiniami na swój temat, czy na temat swojej działalności? Aha. Wiesz co, jak najbardziej tak. Jest to związane po prostu z tym, że wiele osób po pierwsze nie sprawdzi wszystkiego, co udostępniam. Zresztą wiesz, ktoś wchodzi, widzi, aha, coś robi na rynkach finansowych, a rynki finansowe wiele osób tam traci, a on się nie zastanowi, załóżmy, dlaczego większość osób traci, bo nikt nie ma wiedzy i się ludzie nie uczą i szukają po prostu informacji z bezsensownych źródeł. I wiesz, po prostu jest takie przyklejanie łatki, pisanie durnego komentarza, też sobie takie osoby często podbudowują ego tym, że napiszą komuś jakiś komentarz. Powiem szczerze, że w ogóle dla mnie nie ma to żadnego znaczenia, dlatego że wiem, że osoby, które są na przykład na forum, czy osoby, które są długo ze mną, zresztą na YouTubie czy na TradingView, nazwijmy to, nie narzekają, bo widzą to na żywo. Czyli jak ktoś zna całokształt, nie ma hejtu. Jak ktoś po prostu jest takim totalnym, nazwijmy to, nubem, czy po prostu takim zwykłym, wiesz, małym chłopcem, który musi wejść i komuś dopiec, to jak najbardziej to się zdarza. Ale czy wiesz, czy ja się będę tym przejmował, skoro wszystko pokazuję na żywo, wiesz, jest to rzetelne, nie do podrobienia? Nie będę. Po prostu wiem, że to działa i też inni wiedzą, że to działa. Tyle. Okej. Okay. A jaką książkę mógłbyś polecić naszym widzom? Taką na temat tradingu, żeby na przykład zaczęli, wiesz, sami się edukować, albo jakąś inną, ale wiesz, na takie tematy, powiedzmy, biznesowe. Wiesz co, teraz ciekawostka. Wiele osób uważa, że z książek warto się uczyć. Uważam, że nie do końca, bo książkę może napisać każdy. Każdy może ją publikować. Jest książka związana z czymś, co nam się wydaje wartościowe, dlatego że... Dlaczego? Bo w szkołach dają każdemu książki. I to od razu nam się zostaje w naszej głowie coś wartościowego, że hej, z tego mamy się uczyć. Więc uważajcie na książki, nie czytajcie byle czego, to jest bardzo ważne. A teraz okej, odpowiadając na twoje pytanie, czy są jakieś książki, które bym polecił. Co do samego handlu, była to jedna książka, ale to, że o niej mówię, nie oznacza, że zgadzam się ze wszystkim, co w niej jest, okej? Mam tutaj na myśli pewne elementy z tej książki. To była książka, tak, na pewno była niebieska okładka. Na pewno była niebieska okładka i było to chyba książka autora o nazwisku Bulkowski. To było chyba coś, okej, już pamiętam nawet tytuł. To było analiza formacji cenowych na wykresach giełdowych. Coś takiego. Nie zgadzam się ze wszystkim, co jest w tej książce, ale niektóre elementy dają takie spojrzenie, że zaczynasz rozumieć, co na tym rynku się dzieje. Widzisz, że jest duży kapitał, mały kapitał. Widzisz, kiedy działa ten, kiedy działa ten. Po co jest duży, po co jest
małe, więc tą książkę polecam, ale nie na blachę, nie zero-jedynkowo, tylko tak bardzo ogólnie, żeby przeczytać, żeby właśnie nabrać ogłady co do rynków, a książką taką biznesową, czy może trochę bardziej taką mentalną, to są dwie. Pierwsza jest to książka, którą czytałem już dawno, dawno temu. Była to książka biała okładka i taki kolorowy napis jak przestać się martwić, zacząć żyć, chyba coś takiego. I tutaj też nie dajcie się zwieść temu tytułowi, bo książka nie mówi o tym, że będziecie, wiecie, od jutra szczęśliwi, tylko książka właśnie tłumaczy różne zachowania nasze i też co lepiej jest robić, czego lepiej unikać, żeby też bardziej po prostu być osobą spokojną, normalnie i w normalny ludzki sposób reagować na różne doświadczenia, na różne wydarzenia, więc bardzo serdecznie ją pozdrawiam. Bardzo serdecznie ją polecam. Ona jest właśnie związana bardzo z emocjami, z tym, jak sobie z nimi radzić, też jak sobie radzić samemu ze sobą. Bo wiele osób nie zna w ogóle siebie, a próbuje, wiesz, uczyć innych. I to jest po prostu też droga donikąd, więc ją polecam. Jest tak bardzo o mentalu i o naszej psychice, o nas samych. Tak pozwala, jakby to powiedzieć, zajrzeć w nasze emocje i reakcje i też przekonania. Polecam. A biznesowa i też taka trochę motywacyjna, w taki ludzki sposób, to myślę, że będzie to książka, która no dosyć niedawno wyszła, bo około rok temu, Umysł miliardera, którą właśnie napisał Rafael Badziak. Polecam, po prostu polecam. Te trzy książki na pewno dużo zmieniły, jeżeli chodzi o moje podejście czy do handlu, czy tak życiowo, czy też po części biznesowo, tak? Bo w tym wszystkim też gdzieś tam też jest pewnego rodzaju biznes. Okej, okay, Radku, no to już ostatnie pytanie. Takie chciałabym po prostu, żebyś się odniósł do aktualnej sytuacji na świecie i w Polsce, no bo jak wiadomo, mamy do czynienia z kryzysem związanym z pandemią, tudzież nie. Czy to jest dobry moment na trading, po prostu na zaczynanie swojej przygody z tradingiem i czy ta aktualna sytuacja wpływa w jakimś w ogóle stopniu na twoje zarobki i na twoją pracę na co dzień? Okej, to tak, pierwsze pytanie, czym jest trading? Trading pozwala handlować na wzrosty i na spadki. Okej, co robią wykresy, gdy jest, załóżmy, taka recesja bądź kryzys? Są po prostu bardziej dynamiczne. No właśnie, czy to ma jakieś przełożenie na twoje zarobki? Wiesz co, handluje mi się w ten sam sposób, jedyne co, to rynki są trochę bardziej dynamiczne i po prostu nie jest to w żaden sposób, nawet może tak, zerknijcie sobie nawet na analizy. Podczas tego, gdy rozpoczęła się ta recesja, tak to możemy nazwać, bo też jest, ma to drugie dno, jest to bardzo, bardzo szeroki temat. Jak rozpoczęło się właśnie ten całe, powiedzmy to, cała historia wokół tego koronawirusa, to zwróćcie uwagę, że na kanale na YouTube wtedy wrzucałem analizy prawie że codziennie, bo rynek był trochę bardziej dynamiczny, co też pozwalało tworzyć trochę więcej tych pozycji. I wrzucałem też je codziennie po to, żeby pokazać wszystkim, hej, nic się do cholery na rynku nie zmienia, tak? Przestańcie bać się tego, że na rynku jest, załóżmy, są większe wahania, bo po to masz stop loss, po to masz różne elementy potwierdzone skutecznością, żeby z nich mądrze po prostu korzystać. To jest bardzo istotne, żeby właśnie nie bać się tego, że coś się w gospodarce dzieje. Co z tego, że ceny spadają? Skoro ty na spadkach cen możesz zarobić. Co z tego, że rynki są bardziej dynamiczne? Szybciej się dowiesz, czy twoja pozycja była ok, czy była po prostu pozycją stratną. I druga rzecz, pozycje stratne też nie są niczym złym. Dlaczego? Bo ty przed wejściem na rynek ustalasz, ile możesz maksymalnie na tej pozycji stracić. I trzeba mieć jeszcze tego świadomość. Więc coś się zmieniło, nic się nie zmieniło. Są przekonania totalne, właśnie totalnie nieprawdziwe, że jak spada cena, to jest źle. Jak spada cena, to się nic nie zmienia, bo możesz handlować i na wzrosty, i na spadki. Chyba że jesteś inwestorem bez wiedzy, który kupuje różne aktywa i nigdy z nich nie wychodzi. No to wtedy będziesz tracił. Ale to nie jest dlatego, że rynki są złe, że jest kryzys i tak dalej. To są wymówki. Powodem jest to, że nie masz wiedzy, nie jesteś przygotowany. Prosta sprawa, też oczywiście bez urazy, ale wiele osób mówi, że przez te 2 czy tam 3 miesiące wiele biznesów popadało i tak dalej. Ale to co, kryzys jest raz na 500 lat? Kryzysy są powtarzalne co 5, co 7 lat, gdzie ten rynek i gospodarka zachowuje się wtedy podobnie, jest to cykliczne, a ty po prostu nagle jesteś zaskoczony tym, że jest kryzys i, załóżmy, nie masz kasy,
No to trzeba, oczywiście, tutaj nie chodzi o to, że kogoś się śmieje, po prostu oczywiście trzymam kciuki, żeby każdy sobie dał radę, ale też, żeby wyciągnął naukę, że hej, skoro kryzysy są powtarzalne, zresztą średnio są to 7, czy 5, czy 8 lat, no to może warto przez te 5 lat, gdy będzie dobrze, odłożyć trochę kasy, tak, żeby na kolejny kryzys być przygotowany, a nie po prostu naprawdę narzekać, że jak to jest tragicznie i tak dalej. To jest tak, załóżmy, na przykład, nie wiem, to mnie też bardzo często zastanawia, na przykład ktoś mówi, że zaskoczyła go zima w grudniu. Zima jest co roku. To co cię zaskoczyło? A na przykład w lutym zima. To, a co miało jej nie być? Ma być, co, w lipcu jakby była, to też bym był zaskoczony, jakby w lipcu była zima. A ona jest co roku. Więc masz być przygotowany, masz mieć, załóżmy, nie wiem, łopatę do śniegu, czy sól i tak dalej. Bo ona jest co roku. Mniejsza, większa, ale jest. Tak samo z kryzysami. One są, co, załóżmy, 5, czy tam 7, czy 8 lat, tak? Ale są, cyklicznie. Więc się na to przygotuj. Jak to się dzieje, usiądź spokojnie, policz, ile masz odłożonej kasy, może, nie wiem, może kiedyś tam będą, no nie wiem, potrzebne jeszcze jakieś inne rzeczy poza pieniędzmi, czy poza jakimiś aktywami, żeby można było przeżyć przez jakiś tam gorszy czas. Ale zwróć uwagę, że to po naszej stronie, żeby być do tego przygotowanym. A co do samego handlu, jak jest taka recesja, czekolwiek to nazwiemy, jest tylko większa dynamika rynku i tyle. Nic się nie zmienia. Dla mnie w sumie jest to bez różnicy, jeżeli chodzi o tą sytuację, jeżeli chodzi o handel. Okej, okay, no bardzo Ci dziękuję, Radku, za odpowiedź na wszystkie pytania. Wszystkich zapraszam serdecznie do śledzenia naszego kanału. Będzie tam dużo wywiadów z bardzo ciekawymi gośćmi. Dziękuję Ci serdecznie. Wszystkie dane dotyczące Twojego kanału, wszystko będzie poniżej, także zapraszamy wszystkich serdecznie. Dzięki. Dzięki. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Jeśli Ci się spodobało, to polub ten film i subskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia.